Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na makowiec. Pokażę, jak przygotować przepyszne i całkiem łatwo ciasto drożdżowe do rolady z makiem. W okresie świątecznym rolada makowa swojej roboty jest nieporównywalnie smaczna. Zachęcam do przepisu. Do maku wleję 3/4 szklanki gorącej wody, która dopiero się gotowała w czajniku. Od momentu zagotowania będę mak podgrzewać około minuty. Co jakiś czas mieszam, żeby się nic nie przypaliło. W zasadzie postępujemy podobnie, jakbyśmy gotowali kaszę. Nasionka maku wchłonęły już wodę, wyłączam płomień, przykrywam szczelnie pokrywą, zawijam garnek w ręcznik i wkładam pod koc całość. W ten oto sposób skrócę proces pęcznienia maku. Po godzinie najdalej mak już jest gotowy do rozdrobnienia. A w przypadku, kiedy je tylko zalewamy wrzącym mlekiem lub wrzątkiem, trzeba go zostawić też pod przykryciem i najlepiej okryć go także ręcznikiem na około 2-3 godziny. Zaczynam od wymieszania szczypty soli z mąką. Myślę, że tak gdzieś na czubeczku łyżeczki od herbaty trzeba dać soli, żeby ciasto miało konkretny smak. Po środku mąki, jak zawsze, robię dołek. Można oczywiście w osobnym naczyniu zrobić zaczyn z drożdży. Ja zawsze robię tak, to jest dobrze, nie muszę następnych naczyń używać. Wsypuję około 3 deko drożdży, nie potrzeba dużo. Tylko 3 płaskie szklanki mąki wystarczy około 3 deko drożdży. Posypuję sporą ilością cukru, około 1 łyżki. Cukier przyspieszy rośnięcie drożdży i polewam ciepłym mlekiem. Teraz poczekam, aż drożdże urosną. Jak pojawi się pianka, zacznę wyrabiać ciasto dalej. Kiedy drożdże zaczynają rosnąć, pojawiają się na powierzchni mleka pęcherzyki. Już widać pierwsze zaczątki fermentacji drożdży. Jeśli drożdże są świeże, pianka tworzy się w ciągu kilku minut. Na maleńkim płomieniu rozpuszczam masło. Nie chcę go mocno zgrzewać. Chodzi o to, żeby było ciepłe, a nie gorące. Dodaję troszkę mleka. W sumie zużyję około 3/4 szklanki mleka. Dosypuję cukier. Zaraz wyłączam płomień. Reszta masła rozpuści się w masełku, które już się rozpuściło. Mieszam co jakiś czas, żeby rozpuścił się cukier. Jak widzicie, już masa jest idealna. Do ciepłego masła dodaję żółtka. Dodam jeszcze z 1 łyżkę płaską cukru waniliowego. Mieszam tylko do połączenia. Nie chodzi o to, żeby żółtka ubijać, chodzi tylko o to, żeby je wymieszać z tłuszczem i pozostałymi składnikami. Wlewam całość do podrośniętych drożdży i zaczynam wyrabiać ciasto. Zrobię to robotem, żebyście wiedzieli, że robotem również bardzo dobrze możemy wyrobić ciasto drożdżowe. Ciasto wyrabiam około 3 minut. Chodzi o to, żeby wpompować sporo powietrza do wewnątrz ciasta. Jeśli nie jesteście pewni, że to się dokona, możemy ciasto wyrzucić na deskę i jeszcze go przerobić rękoma. Ciasto wyrobione poznajemy po tym, że nie klei się bardzo do łopatek. Teraz posypię ciasto troszkę mąką. Jeszcze ciut. Ciasto wystarczy przykryć talerzem albo ściereczką i odczekać godzinę, a nawet dać mu 2 godziny. A jak nie macie czasu, może rosnąć nawet 3 godziny. Ciasto drożdżowe lubi spokój i dłuższy czas. Kiedy mag już spęcznieje, trzeba go zmielić w maszynce przynajmniej 2 razy. Przygotowałam podstawowe składniki do masy makowej. Do zmielonego maku dodaję 1 łyżkę mięciutkiego masła. Dodaję wszystkie bakalie. U mnie będą to posiekane migdały. Rodzynki, które wcześniej przepłukałam dobrze i przelałam wrzątkiem na sicie. Wszystko dodaję na raz. Dodaję dżem. Około 2 łyżek z brzuszkiem cukru. Daję sporo rodzynek dżemu, także te składniki dodatkowo jeszcze osłodzą masę makową. Mąkę ziemniaczaną. Kakao. Wymieszam wstępnie z tymi składnikami. A na koniec dodaję 2 białka. I ponownie mieszam. Masa nie powinna być rzadka. Do masy lubię także dodawać ciut olejku migdałowego. Wówczas ciasto nabiera bardzo dobrego smaku. Zamiast olejku oczywiście można dodać ziarenek wanilii, jeśli lubicie wanilię, lub skórkę pomarańczową. Jak widać, urosło co najmniej 2 razy. Naciskam ciasto po środku. Posypuję matę niewielką ilością mąki. Wyjmuję ciasto. Króciutko jeszcze go przerobię. Aksamitne, piękne ciasto. Nie boimy się ciasta drożdżowego. To naprawdę jedno z przyjemniejszych ciast do przygotowania bardzo smacznych wypieków. W międzyczasie wysmaruję foremki niewielką ilością. Nie ma co się bawić w jeden makowiec, bo robota praktycznie ta sama, a ciasta mamy więcej. Zwłaszcza kiedy zbliżają się święta, taki przepis powinien zaspokoić nasze potrzeby. Ciasto podzielę na 2 części. U mnie są 2 foremki różne od siebie. Jedna jest ciut krótsza, dlatego jedno ciasto będzie większe, a drugie mniejsze. Wyciągam ciasto, nadając mu od razu taki kształt wydłużonego prostokąta. Jeśli się klei, podsypujemy mąką. Będzie łatwiej wywałkować prostokąt. Ciasto rozwałkowuję dosyć cieniutko, na pół centymetra grubości. Ono zaraz podrośnie. Wtedy będziemy zajadać się makowcem, a nie tylko ciastem. Mniej więcej połowę nadzienia rozkładam na wywałkowanym cieście. Staram się nie dojeżdżać nadzieniem do końca brzegów. Początek ciasta również nie pokrywam całkowicie nadzieniem. Zostawiam na szerokość około 1,5–2 cm wolny pasek ciasta i to samo robię z końcówką, którą trzeba będzie skleić. W trakcie zwijania kontrolujemy boki, czy gdzieś nam tutaj nie wychodzi farsz. Sklejam teraz brzegi, nie wyciągając za bardzo ciasta na bok, tylko wklepując go w kierunku do środka. Sklejam także na całej długości roladę. Zaklejam także przeciwległy brzeg. Układam matę tak, żeby znalazła się na krawędzi blatu kuchennego. Stawiam roladę na brzegu blatu zawinięciem do góry. Podkładam foremkę i mniej więcej jednocześnie spycham ją do formy. Teraz jeszcze rolady będą rosły w foremkach około 20 minut. Podrośnięte rolady posmaruję dobrze roztrzepanym żółtkiem. Staram się też dobrze smarować boki, żeby ciasto nie pękało, co często się zdarza przy pieczeniu makowców. Ciasto pieka około 45 minut. W razie potrzeby wyjmuję wcześniej. Sprawdzam oczywiście patyczkiem. Troszkę mi się wykrzywiła rolada, ale już przed wkładaniem widziałam, że jest troszeczkę nierówna. Jak rolady trochę przestygną, wyjmę je z formy jeszcze na ciepło, żeby... Ciasto najlepiej wynieść w chłodne miejsce, żeby dobrze ostygło. Taką dosyć ciepłą polewą przesmaruję każdą z nich. Cieniutkie ciasto wypełnione pysznym farszem z maku. Polecam gorąco, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne przepisy.